Witam wszystkich serdecznie i dzisiaj mam dla Was dość przykry odcinek, nie tylko dla Was, ale też dla mnie, ponieważ muszę zniszczyć moje vivarium. Jest już tutaj naprawdę sporo czasu, myślę, że tak ponad 4 lata, albo nawet około 4 lat. Oczywiście ono się cały czas zmieniało, długi czas nie miało tutaj właścicieli, mieszkańców, natomiast pojawiła się taka usterka w tym vivarium, że po prostu muszę od początku je całe wywalić, wszystkie rośliny, zwierzęta stąd wyprowadzić i po prostu muszę je uszczelnić, bo zaczęło przeciekać. Natomiast szczelność w tym zbiorniku jest o tyle ważna, że codzienne zraszanie roślin i całego tego vivarium jest bardzo, bardzo istotne i bardzo dużo wody idzie codziennie, natomiast jeśli przecieka, no to jest naprawdę duży problem i musiałem przestać nawadniać, przez co uschły niektóre rośliny, bo nie miałem czasu niestety zająć się tym właśnie zbiornikiem, czyli wyjąć zwierzęta, wyjąć rośliny, ale na szczęście znalazłem dzisiaj już ten czas i właśnie to uczynię. Także musimy wyciągnąć naszych mieszkańców, czyli 2 termitówki oraz 2 anolisy. No a jak już wyciągniemy mieszkańców, będziemy mogli pozbyć się roślin. No i powoli można powiedzieć, że niszczyć, natomiast wszystko będziemy musieli opróżnić, a potem na pewno przywrócimy życie, ale już w innym trochę może wymiarze. Ten zbiornik jest już 4 lata, więc należy mu się po prostu nowe życie. Także zapraszam Was do odcinka i pierwszym zadaniem będzie łapanie zwierząt, co jest naprawdę ciężkie w przypadku anolisów, bo są mega szybkie i boję się, że po prostu uciekną im po pokoju, ale zobaczymy. Na pierwszych, na dole po prostu złapiemy termitówki i to będzie już dużo łatwiejsze. Także zapraszam Was do odcinka. Lecimy, działamy. Pierwszego mieszkańca będzie bardzo łatwo złapać, ponieważ znajduje się już tutaj. W tej misce dostają jedzenie, dlatego ona w tym momencie myśli, kiedy ja podchodzę do vivarium, że jest czas karmienia i ona właśnie tego oczekuje. Natomiast dzisiaj nie jest czas karmienia, a przenosin i będą musiały być w innym miejscu przez jakiś czas. No to wyjmuję. I jest w swoim tymczasowym pojemniku. Dołączy do niej kolega albo koleżanka. No a potem będę musiał wyciągnąć anolisy. Pierwsza próba złapania anolisów nie powiodła się. Są na tyle szybkie, że chowają się w roślinach i po prostu nie jestem w stanie ich złapać. Chciałem to zrobić siatkami do rybek, natomiast nie udało mi się, więc stwierdziłem, że przejdę do sprzątania dołu, no i dopiero jak posprzątam trochę więcej roślin, będzie mniej rzeczy do schowania się, to wtedy złapię w końcu anolisy. Jak możecie zauważyć, zbiornik świetnie pracuje, jest cały czas bioaktywny, w podłożu są dżownice, stonogi tropikalne oraz pełno skoczogonków i tak to właśnie powinno wyglądać, że cały zbiornik pracuje, żyje swoim życiem, a ekipa sprzątająca działa tak jak powinna. No niestety jestem zmuszony to wszystko posprzątać, natomiast nie wyrzucę tego podłoża i wykorzystam je do ponownego stworzenia vivarium. A tu kolejny mieszkaniec, jest to druga termitówka. No i czas złapać anolisy oraz posprzątać rośliny. No i tak jak powiedziałem, najpierw muszę posprzątać więcej roślin i dopiero wtedy będę mógł łatwiej złapać anolisy. Udało mi się złapać samiczkę. Z nią było bardzo prosto w porównaniu do tego, co mnie czekało z samcem. Oczywiście anolisy mają teraz kolory nie tak ładne, jak mają naturalnie i nie mają pełnych kolorów zielonych, natomiast jak są niezestresowane, to są piękne zielone. Czas na samca, z nim bardzo, ale to bardzo długo się męczyłem. Dopiero wtedy, kiedy on sam się zmęczył już tak naprawdę i nie miał siły biegać, to dopiero wtedy udało mi się go złapać. Tak to był niesamowicie szybki i chował się w różnych zakamarkach, gdzie nie mogłem po prostu go dostać. Po złapaniu zwierząt czas na wyczyszczenie roślin. Również nie było to takie proste, jak przypuszczałem, ponieważ pnącza swoje korzenie zanurzyły tak głęboko i w ściankę, i w struktury korka, i praktycznie wszędzie, że było bardzo ciężko je wyciągnąć, no bo nie chcę, żeby po prostu tam zostały, kiedy już to czyszczę, to żeby to jakoś w miarę wszystko wyglądało i żeby zacząć zbiornik od początku, prócz podłoża, bo tak jak powiedziałem, wykorzystam już to bioaktywne, które jest w pełni rozwinięte. Ściągam hygrolon, niestety, ale nie sprawdził się w tym zbiorniku, jest po prostu zbyt mała wilgotność na to, żeby mógł po prostu rosnąć mech. Przez pewien okres udało się to zrobić, że zaczął wzrastać, natomiast potem po prostu padł sam z siebie, bo tak jak mówię, jest za mała wilgotność, a zbyt duża wentylacja, ale stwierdziłem, że to nie przeszkadza roślinom, więc rośliny będą same, a bez mchu i tak będzie bardzo ładnie zbiornik wyglądał. Tak prezentuje się zbiornik opróżniony z roślin i z wszystkich elementów. Czas na naprawy małe. Pokryję go ponownie brązowym silikonem, oczywiście tylko te elementy, które są widoczne, oraz pokryję, oraz oczywiście uszczelnię to vivarium, ponieważ to jest główny punkt programu. Nie będzie to zbyt estetyczne, ale nie ma być estetyczne, ponieważ nie będzie i tak tego widać, a będzie działało. Pokrywam również rurkę od zraszania, tak aby wyglądała naturalnie i będzie ona po prostu przykryta tak jak ścianka torfem oraz silikonem. Tak wygląda naprawiony zbiornik i postawiony na miejsce. Wygląda oczywiście dużo lepiej, wygląda po prostu ładniej, a z roślinami już będzie w ogóle wyglądał na pewno pięknie. Dołożyłem i poprawiłem również siatkę na dolnej wentylacji, będzie to uniemożliwiało przejście mniejszym świerszczom oraz tam, gdzie rurka wchodzi do całego vivarium, musiałem przykleić siatkę. Nie wygląda ona zbyt estetycznie, ale również ma działać bardziej niż wyglądać, a wyglądać ma już ta góra vivarium i na pewno będzie ona zwracała na siebie uwagę. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i za bardzo Was to wszystko nie zanudziło. Dlaczego w sumie powstał ten film? Bo można powiedzieć, że to jest dość bez sensu, że po prostu pokazuję, jak naprawiam ten zbiornik. Natomiast uznałem, że ten film będzie takim wstępem do nowego, kolejnego etapu właśnie tego zbiornika, czyli vivarium. Wcześniej jak powstawało, no to nagrywałem jak powstawało. A teraz jak będzie już miało nową kreację, to właśnie chciałem nagrać, jak w sumie został naprawiony i jak teraz będzie wyglądał. I w sumie to będzie właśnie jego nowe życie, także należy mu się ten jakby prolog i wprowadzenie. Po prostu należy mu się to wprowadzenie i mam nadzieję, że ten film też Wam pokazał, że nie wszystko zawsze się dzieje kolorowo i po naszej myśli, ale za to możemy z tego wyciągnąć jakieś wnioski. A wnioski są takie, że mogę teraz zrobić troszkę inny zbiornik, natomiast na tej samej zasadzie, ale troszkę inny pod względem tym, że już od początku zacznę troszkę na wyższym levelu, nawet z tym związanego, że mam już automatyczne zraszanie, bo ten zbiornik przechodził naprawdę wiele różnych kreacji, szczególnie roślin. Zwierząt może nie za dużo, bo dość późno do niego tu trafiły, natomiast myślę, że to będzie bardzo fajny początek nowej serii, a tak naprawdę starej serii. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba, no i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, cześć!